kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie. Z tej strony Husia, witajcie w kolejnym odcinku Madison Slodzie, trzeci odcinek. I daliście mi takie info, że w tym sejfie, ile że można zostawić, to można jeszcze coś zabrać. Ale czekajcie, bo to jest ta kaseta. Bo oczywiście mi trochę nie zapisało. Tutaj możemy odłożyć, ale możemy też wziąć. I właśnie o to chodziło. O notatnik Luki. My notebook. So dad's the one who took it away from me. Okej. Otwarły się drzwi. Czekajcie, możemy tym sprawdzić notatnik, co tu jest? Page inter... Aha. I don't remember drawing any of these. Am Noga I siostry? Going insane? Noga siostry. Ramię matki. I głowa ojca. Czekaj. Trzy jakby zdjęcia. I tu też mamy trzy zdjęcia. Aha. Upsi. Okej. Tutaj co mamy za pomieszczenie? O, hello! Czyżby to było mieszkanie dziadka? Tak. I haven't been here since he died. Science and Space. Całkiem dobra gazetka mogła być. Ale patrzcie, wszędzie kurde zdjęcia tej kobity. To nie, tylko babcia, matka. Ale wiecznie, i to w sumie praktycznie te same zdjęcia. Czekajcie, tu coś jest? Jest magnetofon, nice. Ale mamy ten magnetofon, dobra. I jest telefon jeszcze. Dobra, to ja nic nie tego je. Czekaj. Jakieś tapsy są w ogóle. Fuck. This storm must have taken out the power. Oh fuck. I think grandpa had a generator in the basement. Holy fuck. Generator w piwnicy? To pewnie dziadek. Za młodu. I tak, to jest ta babka sama, tylko że młodsza. Grandpa's room. Są zamknięte, okej. Okay. It smells awful. The pipes must be clogged. Aha, dobra, okej. Okay. Czyli łazienka. Jesus! Ja pierdziura, myślałem, że tam ktoś stoi. A to jakaś pieprzona figurka tylko. Ale co za figurka? Jesus Maria? Zróbmy jej fotkę. Dobra, ale nic się nie poruszyło, więc... No dobra, okej. Okay. Czyli musimy znaleźć ten generator, który znajduje się w piwnicy. Ale mega, powiem wam, mega klimatyczny horror. Dawno takiego nie było. To pierdzie, to co chwilę coś otwiera. Czekaj, to są jeszcze jakieś drzwi, ale to też będzie ciemno. Dobra, nope. To to? Oh my god. B14, B15. Okej, okay, jest i generator. A to jest kurwa ciemno. Co to jest? Mars i Jowisz? Czekaj, no faktycznie, a czekaj, to jest takie, tam było takie miejsce na zegarku, do urzucenia czegoś takiego. O, dupę jeża.
Ależ tu jest ciemno. O kurwa, jeszcze niżej? Aha, dobra, okej, tu są drzwi. Jakieś drzwi. Ale tutaj chyba dopiero będę mógł przyjść, jak będzie ten. Jak będzie światło. Bo ja tutaj na razie nic nie widzę. Ni uja. Czy tak powiem. Dobra, ale żeby generator zadziałał, to znaczy trzeba było benzyny, nie? A tu nic poza... Tu w ogóle w to nie kliknąć nie mogę. Jest tylko to, ale tu nic... Tu chodzi w ogóle. Aha, i tak nie mogę przeskakiwać tego. Maybe I can break them with something. Aha, okej. Kombinacja. Ileś w prawo? 4 chyba, 4 w prawo i 8 w lewo. Ale kombinacja Holender do czego? Blue knees? Niebieskie noże są żywe? Czy są prawdziwe? A co tu chodzi? Niebieskie noże są prawdziwe. What the fuck? Hell. Aha, dobra. Tu jest jakiś ten. Dobra, tu. Tutaj kuchnia, ale... okej. Ale dalej nie wiem, jak skurczę wybrnąć z tego... generatora. Grandpa dedicated his whole life to clockmaking. No fajnie, ale nic o tym zegarku takiego nie widzę. Za tym napisem tutaj. Albert. Nic więcej. Dobra, TV i tak nie zadziała. To pewnie być za... Muszę znaleźć sposób, żeby otworzyć tę drzwi, jeśli chcę wyjść z tego domu. Okej, wszystko fajnie. Kurczę, tak się zastanawiam, czy na przykład nie wrócić, a może wróćmy, może się uda, do tej kukułki, ale to nie ma raczej znaczenia teraz. Bo to jest miejsce na to. Ale dobra, nie mogę tego tutaj użyć. Albo przynajmniej nie mogę tego użyć teraz.
wydaje się, że tam by miało być to tutaj, ale... Ej, czekajcie, a spróbujmy zrobić zdjęcie tam, gdzie jest ten... Tam, gdzie jest ten generator. Może na zdjęciu, to, znaczy nie sądzę, ale no, no dobra, muszę spróbować. Najgorsze jest to, że ten generator po prostu nie działa nawet, nie? Bo on nie... On w ogóle nie robi racia-cia-cia-cia, nie? Bo on powinien teoretycznie działać. Czekaj, tu jest jakiś kabel na dole, zobaczcie. To widać na zdjęciu. Wróćmy jeszcze raz tutaj. Jakieś drzwi na dole, nie? Tu są jakieś śmieci. Okej. Okay. Ale nie wiem, czy krabem i chciarzem... Tak, to są tylko... Są tylko drzwi. Z takimi zdjęciami. Zobaczmy na nie jeszcze. Jakieś tylko drzwi, które i tak są zamknięte. Wydaje mi się, że rozwiązanie musi być gdzieś, gdzie jest jaśniej. Ale grunt, że my dostaliśmy się już dzisiaj w sumie do tego pomieszczenia dalej. Nie mamy info o tym. Najgorsze jest to, że tutaj nie możemy zrobić jakiejś kombinacji. Zrobić jakiejś kombinacji przełączników, że na przykład tam, nie wiem, pierwszy, trzeci, piąty i tak dalej, nie? Bo nie możemy przeskakiwać między tymi włącznikami. Mogę tylko po kolei. Ale tu ten generator nic. Nie racie cia. A nie, tutaj tak naprawdę nie mogę bliżej podejść. Chyba, że jest tu jeszcze jedna piwnica, o której nie wiem. A tu był zamknięty, nie? Tak. Ktoś z was też napisał, że te kody do kłódki, która tam sobie wisi w tym pomieszczeniu z krzesłem, to te kody są losowe i nie da się tak podejrzeć. To w sumie nie są złe rozwiązania w grach, nie? Jeżeli coś jest losowo. A tu się nagle ciemno zrobił.
co jest? Aha, dobra, no i są te drzwi, okej. Ty, co to tak się zmieniło? Takaś mgiełka i te się palą? Tak się tutaj coś tu się zruszało. Zechnijmy tutaj fotkę na tym. Patrzcie, nie? Tu nie było czegoś takiego. A no dobra, jednak się nic nie zmieniło. Nie, tak to mi się wydaje. Przez to, że jest ciemno. Definitywnie nic. It must be broken. Really? Dalej to... To nie tu. Ewentualnie... No nie, no przecież na prąd to nie działa. Tak samo nie mogę wziąć tego zegarka... Nie mogę wziąć tego zegarka po dziadku, który leży na... tej sofie, czy coś tam przed telewizorem. No bo tam on sobie... Se tylko jest. Chyba, że tu w kuchni coś, ale... Ale jest totalnie ciemno. Może muszę znaleźć, nie wiem, paliwo? O! Czekaj. No dobra, tutaj też nie mogę. Czyli są dwa takie zegary. Kukułczane. No, na dobrą sprawę wydaje mi się, że to powinno być tutaj, ale... Chociaż tutaj może być też klucz do nakręcania, a nie żaden medalion. To są jakieś schody czy coś? A nie, dobra, to jest kurdel. Tu, w tym pudełku, coś? Nic? Nie. Tutaj też się tego nie da otworzyć. Też nic nie ma. No fajnie, że u dziadka jest generator, ale... Ta łazienka. Tu jest coś do przecięcia. Ale nie mamy też nic do przecięcia. No i tutaj mamy kombinację. Nie, wydaje mi się, że 4 w prawo, 8 w lewo, ale to mi się bardziej podoba jakiś save, nie? Że klikamy coś najpierw w lewo, a później w prawo, nie? I proszę, mogę coś jeszcze obrócić gdzieś, ale tu tacy, nie, tutaj się co się dzieje. Tylko powiększyć i nic więcej. Nie mam pomysłu na razie. Ale tym w sumie brakiem pomysłu na razie sobie dzisiaj zakończymy. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. I w sumie jutro o 20 standardowo. A tymczasem do zobaczenia. Ja sobie zostaję w tym domu dziadka i nie wiem, pomyślę jeszcze może nad tym, może... Nie, wydaje mi się, że ten generator musiałbym po prostu włączyć, ale to najgorsze jest to, że ja do niego nie mogę podejść, więc to chyba nie o to chodzi. Tu są jeszcze jakieś przyciski, ale... Nie mogę też ich wcisnąć. Bo nawet ta kombinacja nie ma się do tego. Ten powiedzmy 8 i tam 4 w lewo... I 8 w prawo. Tutaj nawet nie mamy z czego tego wybrać, a ja też nie mogę tutaj przeskakiwać tymi. Więc to na pewno nie o to chodzi. A dobra, spróbuję to na jutro, słuchajcie, rozwiązać. Więc widzimy się jutro o 20 standardowo w Madison. A tymczasem do zobaczenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się i na razie. Hej, hej.